Zaczęło się od bólu kręgosłupa. Zapisałam się na jogę i zaczęłam zgłębiać temat. I jak zaczęłam więcej czytać, ponieważ ja jestem typem poszukiwacza, okazało się, że joga to cały system filozoficzny. Zaczęłam zgłębiać temat, okazało się, że to nie tylko asany, że asany to jest tylko część jogi. No i po pewnym czasie studiowania literatury na ten temat okazało się, że joga jest naprawdę moja, że systematyzuje i nazywa wiele moich przemyśleń, że ma dużo wspólnego z psychologią ogólną i że porządkuje mi świat. W jodze znalazłam to, czego szukałam, myślę, przez długi czas. Joga daje mi przede wszystkim świetne poczucie ciała i takie uczucie, że ciało mi doskonale służy, że w ogóle mnie nie ogranicza. Poza tym daje mi wspaniały relaks, odprężenie i stanowi niesamowite wzbogacenie mojego warsztatu jako menadżera personalnego, dlatego że jako menadżer personalny jestem odpowiedzialna za to, żeby wdrażać w firmie rozwiązania, które służą motywowaniu pracowników. Jednym ze sposobów motywowania pracowników jest wdrażanie w firmach pakietów tak zwanego well-being, czyli poczucia dobrostanu. I w ramach tego typu aktywności, tego typu akcji w firmie prowadzę zajęcia jogi dla pracowników, medytacji, mindfulnessu, redukcji stresu i zdrowego kręgosłupa. Praktykowałam u bardzo dobrego nauczyciela, który zaraził mnie do jogi. Po pewnym czasie rozwijania praktyki własnej, jak uznałam, że to jest moja droga i że joga daje mi bardzo dużo, uznałam, że chciałabym się podzielić z innymi również tymi wszystkimi korzyściami, które płyną z jogi. I zdecydowałam się na pogłębianie tej tematyki na studiach podyplomowych w Sulisławiu, na holistycznym zarządzaniu zasobami ludzkimi w Instytucie Jogi i Ajurwedy w Sulisławiu. Potem skończyłam Akademię Praktyków Jogi w Katowicach. Skończyłam również kurs nauczycielski nauczyciela jogi klasycznej oraz skończyłam kurs instruktorski jogi akademickiej w Częstochowie. Joga rzeczywiście ma bardzo wiele twarzy i każdy może znaleźć w niej rodzaj aktywności, który będzie danej osobie odpowiadał. Czyli jest zarówno dla osób początkujących, jak i dla osób, które są już bardziej sprawne i są bardziej zaawansowane w praktyce. Jeżeli chodzi o osoby początkujące, to stosujemy odpowiednie pomoce, żeby można było poczuć pracę w asanie. Stosujemy zasadę stopniowania trudności i powolnego wchodzenia w pozycji, tak żeby ten postęp w praktyce dokonywał się bardzo powoli, zgodnie z takim naturalnym biofeedbackiem i tym, co ciało do nas mówi. Są pewne schorzenia i niedyspozycje, które sprawiają, że praktykę jogi należy zmodyfikować, że nie wszystkie asany mogą być przez daną osobę wykonywane, czy że sposób wykonywania asany należy zmodyfikować. Natomiast co do zasady, joga jest dla wszystkich. No, mogę tutaj powiedzieć jeszcze o pozycjach odwróconych, które są bardziej wymagającymi pozycjami, stanowią szczególną grupę asan i nie powinny je wykonywać osoby, które mają problemy z nadciśnieniem tętniczym, problemy z oczami, stany zapalne w obrębie twarzy, czaszki, menstruacja. Jak mówiłam o menstruacji, to jeżeli chodzi o panie w tym okresie, to również należy ćwiczyć czy praktykować w tym momencie przez te kilka dni inny rodzaj praktyki, taki bardziej tonizujący i relaksacyjny. W jaki sposób przygotować się do zajęć jogi? Najlepiej zrobić dłuższą przerwę, około 2-4 godzinną po dużym posiłku. Jeżeli jest to mniejszy posiłek, to jedną, dwugodzinną przerwę. Ćwiczymy w wygodnym stroju. Ćwiczymy boso. Praktykujemy boso. To jest również niezwykle istotna kwestia, ponieważ zapominam o naszych stopach, które są w ciągu dnia skrępowane butami. I bardzo jest ważne, żeby rozmasować mięśnie i żeby popracować z mięśniami i ze ścięgnami w stopie. I odpowiednie wtedy ułożenie stopy przełoży się również na pracę w asanie i na odpowiednie odczucia w ciele i poczucie komfortu. Nie każdy styl jogi wykorzystuje pomoce, natomiast ja wykorzystuję pomoce w pracy z ludźmi, bo uważam, że one są bardzo pomocne właśnie w pracy z osobami początkującymi i z osobami z pewnymi dysfunkcjami.
Dzięki temu, dzięki zastosowaniu pomocy można odczuć odpowiednią pracę w ciele, ponieważ w asanie nie jest ważne to, żeby wykonać pozycję docelową, tylko ważne jest to, żeby poczuć daną pracę w danym odcinku ciała, na przykład rozciąganie kręgosłupa, czy otwieranie klatki piersiowej, czy wydłużanie boków. I w tym właśnie pomagają pomoce. Te pomoce, które ja stosuję, to są klocki, to są krzesła specjalne jogowe, bardzo, bardzo stabilne, paski, również koce. W jodze najważniejsza jest regularność praktyki, nie tyle długość trwania danej sesji, co regularność praktyki. Także najlepiej jest według mnie praktykować nawet 20 minut codziennie i w ten sposób budować dobre nawyki pracy z ciałem. Jeżeli chodzi o porę, no tutaj każdemu według potrzeb. Warto się wsłuchać w własne ciało i zdecydować, co jest nam potrzebne. Możemy na przykład rano ćwiczyć bardziej taką energetyczną jogę, która dodaje nam energii, która rozgrzewa ciało, pobudza organizm, sprawia, że krew szybciej krąży i że jesteśmy bardziej elastyczni, mamy większą siłę mięśniową w trakcie całego dnia. Wieczorem na przykład można stosować jogę, praktykować jogę relaksacyjną. Natomiast każdemu według potrzeb, tak jak powiedziałam, ponieważ wiem, że są osoby, które wieczorem wolą praktykę relaksacyjną, ponieważ wtedy potrafią się wyciszyć i mają wtedy wspaniały sen, ale są też takie osoby, które muszą najpierw uwolnić ten nadmiar energii z ciała, żeby ich umysł mógł spocząć i żeby ta noc była dla nich dobra. Także wszystko zależy. Nastrój przy praktykowaniu jogi, zwłaszcza przy tej jodze relaksacyjnej, jest istotny, ponieważ pozwala się rozluźnić, pozwala wejść lepiej i głębiej w stan relaksu. No i w jaki sposób budujemy ten nastrój? Poprzez odpowiednie oświetlenie, odpowiednią muzykę, odpowiednie dźwięki, zapach. Natomiast tu chciałam wspomnieć, że to są takie środki wspomagające, ponieważ zawsze najważniejszy w praktyce jest nauczyciel, który jest merytoryczny, który ma odpowiednie kompetencje i który potrafi poprowadzić grupę w sposób bezpieczny przez zajęcia i w sposób zgodny z celem danej praktyki. Co nam będzie potrzebne do praktykowania jogi, do własnej indywidualnej praktyki w domu? Na pewno mata, na której będziemy praktykować, no i odpowiednie podejście, własne ciało i własny umysł, ponieważ joga tak naprawdę nie wymaga dodatkowych narzędzi. One pomagają, ale nie są niezbędne. A więc dobre chęci, mata i chęć do praktyki. Asany można wykonywać w różnych wariantach, w tych również bardziej takich prostych i z pomocami. Także istnieje bardzo wiele asan, które są dostępne również dla osób początkujących. Osoby początkujące, które zaczynają przygodę z jogą, powinny dosyć spokojnie wchodzić w aktywności jogowe i zacząć od spokojnej i takiej bardzo zrównoważonej praktyki, zgodnie z zasadą stopniowania trudności, czyli poczynając od prostych asan i niewielkich zakresów i rozwijając praktykę do asan bardziej skomplikowanych, bardziej zaawansowanych, tych, które wymagają większej gibkości ciała czy większej siły mięśni. Joga jest jedna. To jest system, bardzo rozbudowany system filozoficzny, który służy pracy z ciałem i z umysłem. Natomiast istnieje w ramach tej jednej jogi, jej wiele odmian. I w związku z tym każdy może dobrać sposób praktykowania jogi do własnych potrzeb. Istnieje asztanga joga, która jest dosyć taką dynamiczną jogą i mocną jogą. Mamy winiasę, która łączy asany w taki bardzo płynny sposób i łączy wykonywanie asan z oddechem. Mamy jogi relaksacyjne, na przykład yin jogę, która pracuje na powięzi, albo jogę nidrę, czyli jogę snu. Mamy jogę ayengara, która jest bardzo techniczna i bardzo dużą uwagę przykłada do poprawnego wykonania pozycji i wiele innych odmian jogi. Ja w swojej praktyce łączę różne style jogi, ale to, co jest dla mnie najważniejsze, to to, żeby ta praktyka była bezpieczna, żeby praktykujący miał odpowiednie wzorce ruchowe i żeby praktyka przynosiła odpowiednie rezultaty. W jodze bardzo ważny jest oddech i połączenie ruchu z oddechem. Wdech.
Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. W jaki sposób wykorzystujemy pomoce w jodze? Zaprezentuję to na przykładzie skłonu. Najpierw wersja dla osób zaawansowanych, a potem wersja z pomocą, z paskiem dla osób początkujących. I tak jak wspomniałam, nie jest ważne wykonanie docelowej pozycji, ważny jest kierunek. I ta docelowa pozycja pokazuje tylko kierunek, do którego dążymy. Natomiast najważniejsze jest zrozumienie celu asany i poczucie pracy. I wariant dla osób początkujących. Najważniejsze w tej asanie jest wyciąganie kręgosłupa. Czyli zahaczamy pasek o stopy, chwytamy go stabilnie. A następnie schodzimy w dół z wyprostowanymi plecami, uginając ręce w łokciach. I możliwe, że dla kogoś to będzie już pozycja maksymalna, ponieważ zejście niżej wiązałoby się z zaokrągleniem pleców. Także to jest maks, to może być maks dla osoby początkującej. I asana już się dzieje. Rozciągamy plecy. Czubek głowy ciągnie do góry. I rozciągamy oczywiście tyły nóg. A następnie bezpiecznie, zaokrąglonymi plecami, wychodzimy z pozycji. I jeszcze jedno zaprezentowanie pozycji dla osób zaawansowanych i dla osób początkujących z pomocami, z kostkami tym razem. I również osoba początkująca jest w stanie poczuć wszystkie korzyści, które płyną z tej asany. Rozciąganie tyłów nóg, prostowanie kręgosłupa poprzez wyciąganie czubka głowy do przodu. A następnie bezpieczne wyjście z pozycji na ugiętych kolanach i z kocim grzbietem. W jaki sposób usiąść w siadzie skrzyżnym w sukhasanie? Osoba, która ma otwarte biodra, wykona tą pozycję bez problemu. Nie będzie czuła tutaj ciągnięcia w pachwinach, kolana będą opadały i będzie to komfortowy sposób siedzenia dla osób bardziej zaawansowanych. Natomiast osoba, która jest niezaawansowana w praktyce, może czuć tutaj nieprzyjemne ciągnięcie i w tym wypadku można posłużyć się poduszką.
która sprawi, że biodra się rozluźnią, a kolana opadną do maty. Na koniec praktyki, co do zasady, wykonujemy skręty i osoba ćwicząca, która ma już odpowiednią gibkość ciała, zrobi bez problemu tego typu skręt, zachowując prosty kręgosłup w linii, przełoży rękę za siebie, nie czując jednocześnie dyskomfortu w biodrach, ani ciągnięcia w tej partii. Natomiast osoba, która ma zamknięte biodra i czuje tutaj dyskomfort, gdy siedzi w siadzie z krzyżnem, może wykorzystać w celu skrętu kręgosłupa odpowiedniego krzesło. W ten sposób, że usiądzie prosto z wyprostowanym kręgosłupem, a następnie przeniesie jedną rękę za oparcie, które stanowi podparcie i które pomoże w skręcie, a drugą rękę pozostawi na zewnętrznym udzie. I to już będzie wystarczające, żeby pozycja, żeby asana działała. Koc jogowy możemy wykorzystać w celu podparcia kolan, jeżeli ktoś czuje się niekomfortowo, opierając bezpośrednio kolana na macie, ponieważ no w kolanie nie może być, kolano nie może boleć, w kolanie nie ma dobrego bólu. Osoby początkujące nie powinny zaczynać praktyki od trudnych, bardziej wymagających asan, ani nie frustrować się tym, że nie są w stanie tych asan wykonać, ponieważ nie o to chodzi w jodze. Joga to jest droga. Natomiast w miarę postępu praktyki ciało coraz bardziej się otwiera, wzmacnia, że zyskujemy coraz większą gibkość. Z czasem ciało puszcza, ciało odpuszcza, jeżeli tylko traktujemy je z szacunkiem i wsłuchujemy się w ten naturalny biofeedback, ciało będzie samo puszczać i efekty praktyki, czy postęp w praktyce będzie przychodził sam. To się będzie działo niejako jako taki efekt uboczny. Zaprezentuję teraz pozycję lotosu, bardziej wymagającą pozycję, która wymaga dużej otwartości bioder i elastyczności w stawie skokowym, kolanowym i w biodrach. Istnieje wiele definicji medytacji, a nawet toczą się spory na ten temat, czym jest medytacja, a czym medytacja nie jest. Również zauważyłam, że medytacja owiana jest taką często taką mgiełką ezoteryki. Natomiast medytacja to jest bardzo użyteczne i praktyczne narzędzie do pracy z umysłem. Jeżeli chodzi o moją definicję medytacji, ta, która do mnie najbardziej przemawia, byłoby to utrzymanie, takie bezwysiłkowe utrzymanie stanu koncentracji albo uważności, które prowadzi do wyciszenia, głębokiego relaksu, no i przekłada się na wiele plusów w naszym życiu codziennym. Jesteśmy mniej reaktywni, reagujemy adekwatnie do sytuacji, panujemy nad emocjami, jest nas trudniej wyprowadzić z równowagi, lepiej panujemy nad stresem. Proponowałabym zacząć od oddechu. To jest ta najprostsza kotwica, która trzyma nas w tu i teraz i która jest dostępna dla każdego, czyli na obserwacji oddechu, na tym jak oddech wnika w nasze ciało, jak nas wypełnia, a potem jak powoli opuszcza. Udana medytacja też nie polega na tym, żeby w naszym umyśle nie pojawiały się żadne myśli, ponieważ taka jest natura umysłu. Umysł produkuje myśli. Naszym zadaniem w trakcie medytacji jest nie skupianie się, nie podążanie za tymi myślami, nie budowanie wątków myśli i
nie możemy dać się uwieść myślom i temu, żeby nas przeniosły w inny czas i w inne miejsce. Gdy tak się dzieje, wtedy dobrze jest sobie powiedzieć, wracam i wrócić do doznań, które płyną przez nasze ciało, na przykład właśnie do spokojnego oddechu. Wstępem do medytacji powinna być relaksacja, wyciszenie i uspokojenie umysłu. I temu służą różnego rodzaju techniki, między innymi techniki związane z wykorzystaniem dźwięku i ze skupieniem się na dźwięku. Tutaj mogę teraz zaprezentować te pomoce, których ja używam w trakcie mojej praktyki. Czyli mamy na przykład misę z bardzo kojącym dźwiękiem. W trakcie koncentracji można uświadomić sobie, że tego rodzaju dźwięk ma swój nagłos, etap trwania, wybrzmiewania i wygłos. To jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Relaksacji służą również dzwonki koshi, bardzo przyjemny dźwięk. Dzwonki tybetańskie. Pięknie rezonujący dźwięk. W trakcie praktyki również wykorzystuję takie pomoce, które służą do wycofania zmysłów i do skierowania uwagi do wnętrza. Tutaj przykładem może być muszla i skupienie się na tym, jak szumi. Zupełnie inne wykorzystanie, myślę, nieoczywiste, zatypków do uszu, również po to, żeby skierować uwagę do środka i żeby się skupić na dźwiękach, które dochodzą z naszego wnętrza, na oddechu, na biciu serca. Kij deszczowy. Piękny dźwięk. Imitacja deszczu. I steel drum, na którym czasem gram również w trakcie zajęć na koniec praktyki. Szumu fal. Wszystkie te dźwięki działają niesamowicie kojąco na nasz umysł i są również świetną bazą do tego, żeby przeprowadzać wizualizację w trakcie praktyki. Wizualizacja pozwala na pisanie nowej mapy mózgu i na tworzenie nowych połączeń neuronowych w naszym mózgu, które są związane z uczuciami szczęścia, dobrostanu, rozluźnienia. I im częściej wędrujemy tymi ścieżkami
które wytaczamy w mózgu, tym lepiej i łatwiej identyfikujemy się z dobrymi uczuciami. Tak działa wizualizacja, którą również bardzo chętnie stosuję w trakcie moich zajęć, głównie tych relaksacyjnych. Joga jest dla mnie sposobem na życie i sposobem świadomego przeżywania życia. Dotyczy właściwie każdego obszaru mojego życia, ponieważ tak jak powiedziałam, joga jest bardzo takim rozbudowanym systemem filozoficznym, który jest związany z pracą z ciałem i z pracą z umysłem. Joga dla mnie to przede wszystkim świadome życie i świadome przeżywanie. Oczywiście to przekłada się na mój dobrostan i na poczucie szczęścia.